Awantura 54. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nie włączyłem złego i nie będzie spoilerów. Krzysztof Iwisz, witam Państwa w Awanturze o kasę. Dzisiaj już po raz któryś zresztą nie tylko gracze w studiu mogą bawić się z nami, również jest szansa dla Państwa. Oto czarna skrzynia. W tej skrzyni znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z Państwa, kto pierwszy odgadnie, ile tu jest pieniędzy, otrzyma całą sumę. Aby wziąć udział w naszej zabawie, trzeba wysłać SMS pod numer 7269, w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli wpiszą Państwo za dużo, natychmiast dostaniecie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za mało, dostaniecie odpowiedź, że za mało. Osoba, która odgadnie, dostanie również wiadomość, że to właśnie ona jest zwycięzcą, a pozostali uczestnicy gry zostaną powiadomieni, że zabawa jest skończona. Tak więc grajcie, wygrywajcie, kto pierwszy, ten lepszy. A my zaczynamy dzisiejszą awanturę o kasę. Brawo. Oto 12 uczestników Brawo. Naszej gry. Są oni podzieleni na trzy drużyny po czterech graczy w kasie. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy... Kiedy zagrasz normalne gry typu Miecze i Sandeła albo 5 Naców Fryderyka? Chyba w nienormalne. Kiedy skończę grać normalne, pytasz? O, to nie wiem. Jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy... Ja jestem graczem Soulsów. To jest dla mnie nowa Liga Legend. Teraz tylko czasem gram w inne gry. Nie licząc tego, że będą wakacje z Wiedźminem, to nie byłoby innej gry niż Soulsy nigdy już. Ale Wiedźmin uratuje Polskę. Raz jeszcze. Dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy to nauczyciele z gimnazjum nr 4 w Pruszkowie. Piotr Czerniakowski, nauczyciel historii. Michał Lubański, Czekaj, co Quinto? Kogo bije? A, kiedy bije każdego was w asasinie. No, testowałem tego. Movement, ale jest tragedia. Ale dzisiaj będziemy grali, bo ledwo zacząłem grę. Nauczyciel historii, kapitan drużyny. Barbara Szymala, nauczycielka matematyki i Bożena Lesie, nauczycielka wychowania fizycznego. Zieloni to Rafał Jedynak, student administracji z Tarnowic. Mariusz Gałecki, inżynier środowiska z Warszawy. Kapitan drużyny Aleksandra Jedynak, prawnik z Tarnowic. I Adam Lewandowski, fotolaborant z Warszawy. O, Lewandowski. Żółci to cała drużyna z Poznania. Małgorzata Szczepaniak, absolwentka kulturoznawstwa. Artur Chrzanowski, radca prawny, kapitan drużyny. Monika Kowalska, absolwentka kulturoznawstwa. I Bartosz Obuchowicz, student astronomii. O kurde, astronomia studiuje. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą Ciekawe. W pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Jak gastronomii, a nie astronomii powiedział? Aż słabnie tak. Monika Kowalska, absolwentka kulturoznawstwa i Bartosz Obuchowicz, student astronomii. Nie, astronomii. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście. Kiedyś się studiowało dziwne kierunki, aby wygrać awanturę? Nie, inaczej. Kiedyś te kierunki, co studiowali, czyli kulturoznawstwo, naprawdę miało sens, bo 5 osób to studiowało, a teraz... No właśnie. ...do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy po raz drugi mistrzów w awanturze o kasę. Czemu ten debil na pomarańczowy mówi żółty? Po pierwsze, debil to jest twój stary. Jeżeli mówisz na Krzysztofa Ibisza debil, to debil cię robił przez dziurę w płocie. Po drugie, to jest żółty, bo tak mówi Krzysztof Ibisz, a co mówi Krzysztof Ibisz? Tak jest. Iluj. Robert Wasilewicz, Piotr Lewandowski. A po trzecie, przepraszam ci widzę i każdy jest równy. Witam. Co ty piszesz? Ale co ty piszesz, że w realu byś zrobił? Dobra, odpocznij 10 minut, bo widzę, że... Jakbyś dodał w grze, to jeszcze byśmy dalej to pociągnęli. Witamy po raz drugi w loży mistrzów.
Do tej pory zarobiliście u nas 18 300 zł i tak, oczywiście jest szansa na więcej, bo u nas pula nagród dla mistrzów, jeżeli im dobrze idzie, jest nieograniczona. Witamy w loży mistrzów. Powodzenia ci. Chyba dwa, nie? Nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. I jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli tak, im się nie powiedzie, Dudek, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Grzemość na wszystko. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. To są pieniądze, które służyć będą Państwu do licytacji. Ja mam przed sobą koło z kategoriami. Zrojmy. Po wylosowaniu pierwszej kategorii rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która zadeklaruje zapytanie najwięcej, będzie odpowiadała. I jeżeli odpowie, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się Kim? W finałowym Stasiorek? Pojedynku z mistrzami, Gremlinem? Która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Tak, czy jasne dla niebieskich wszystko? Tak, jest, tak. Jak tak. Forma? Świetnie. Wygracie? Wygramy, jasne. Bo to tu przyjechaliśmy. Pierwsza licytacja wabank odpadają. Myślę, że jednak drużyna niebieskich są Luz to nauczyciele z jednego gimnazjum. Na pewno są w stresie, bo przecież oglądają ich uczniowie. Także ja rozumiem ten stres. Zieloni, jak forma? Super. Bardzo tak? Dobrze. To wy wygracie, czy nie? No jasne. Tak? Na pewno. A ja tak, a Zemok udało się. Na pewno. Brawa dla wszystkich. Losuję pierwszą kategorię. Czuję się drużyna niebieskich 200 złotych neuron, może tak być. Tak, no tutaj no. Geografia, geografia świata. Świata. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Komu kibicuję? Niebiescy i Louis. Żółci 500 od żółtych. Żaden team mi się nie podoba, a mistrzów nie lubię chyba. Są tacy. Witam Wiki. Jest 1000. Niebieski 1100. Proszę bardzo. 1100 Mariusz po raz drugi. Mam 1200 złotych. 1300 zielony. Niebieski 1000. Jak niebiescy do domu. 1500 po raz drugi. Mam 1700 od żółtych. Mam 1800 od zielonych. 1800 po raz drugi. Ile? 1900 proszę żółci. Niebieski 2. I mam 2. Ty ostro lecą. Baban? 2100 proszę. Co dalej? Niebieski 2200. I 2200. 2200 po raz drugi, 2200 po raz trzeci. Okej. 6100 zł i zbieraliśmy do... Kogo biorę? Na pewno Black Blue wziął do programu, a innych to nie wiem, kto by chciał, czy jakiś inny streamer by chciał. I na Random Brusa bym wolał nie iść, chyba że dla kontentu. Z Demonsem byłoby ciekawie, ale nie wiem, czy by chciał. Mógłbym tego napisać w teorii do niego. Ale no wątpię, my się tak nie znamy. Kiedyś tylko coś gadaliśmy z dwa razy i tyle. W puli tego pytania licytację wygrali niebiescy. Nie chcieli zieloni dalej iść już w licytacji? No tak, Blackbull, to wiem, no wiem. Nie, nie. Nie, a żółci? Moment zawahania. Moment zawahania. Kiszaka? Już było za późno, no. Będzie tak, kategoria ludolog? Pytanie i szansa dla niebieskich. Ale Kiszak w Polsce nie mieszka, to pewnie by mu się nie chciało tak przyjeżdżać. Jak, jeżeli byśmy się dostali, brać udział i tak dalej, no wątpię. Jak nazywa się oficjalna waluta Nepalu? Ja, to jest geografia. Nepal? Dolary nepalskie. Oficjalna waluta Nepalu. Rupia? Ja nie mam planu kupienia. Nie wiem. Funt? Nie. Nie. A jak? No to czy niebiescy mogą poprosić o odpowiedź? Może tak być, bagietus, bo było, żeby link dać do social media. 1500. Nie. Nauczycieli? Bardziej. Black, zobacz, kto jest na czacie. Giga chat. Thank you.
I tak, już pisał to, co myślisz. Rzeczywiście zapomniałem, że nauczyciele. Proszę o propozycję. Budżetówka. 800 proponujemy. Nie. Budżetówka. 1300. No nie. 700. Dla nauczycieli 500. Proszę bardzo. O kurde. Zobacz, jaki kiedyś szacunek miał ten zawód. Teraz jest inaczej. Niestety. Bo to ważny zawód, a zobacz, co się stało. Oko, cztery propozycje odpowiedzi. Funt, ringgit, rupia. Ringgit? Daje to. Fajna nazwa. Rupie i baty bym skończył. Ty, bat to jest w Tajlandii, funt... Teraz pytanie, Nepal czy był tym kolonią Wielkiej Brytanii, jak myślisz? Rupie są chyba w Indiach. To nie wiem, co to jest. Rupia Indian? Tak. A ty też gdzieś też tam. Funt albo ringgit. Co funt? Tak? Czy bat? Nie, bat to... Co ty piszesz? Co wy piszecie w dupę? Ty sądzisz, że funt? Ja sądzę, że funt na palski. Mam jakieś dziwne... No, nie wiem, no... Trudno. Odpowiadam. Niebiescy odpowiadają, sądzimy, że będzie to funt. Także ostro licytowali ringgit. Żółci. Czy to jest dobra odpowiedź państwa zdaniem? Obstawialibyśmy ringgit. A zieloni? Tak samo. My również. Mistrzowie? Któreś z tych dwóch dolnych, ale które nie wiem. Nie słyszę. Albo ringgit, albo bat. Rupia. Chyba nikt nie wiedział w studiu, nikt. 6100 zł przechodzi do no następnego też. Pytania. Kto z państwa zna jakiś język obcy? Jaki pan zna, panie Piotrze? Niemiecki. A zaprosi pan po niemiecku. Język obcy? Niemiecki, tak? A u żółtych? O, znamy mnóstwo języków. Na przykład? Na przykład arabski. Arabski? Pani? Pani Moniko? Tak. Pani Moniko, czas na przerwę reklamową. Proszę do tej kamery jest zaprosić wiara. Naszych widzów po arabsku na reklamy. O i Jezu. Poprosić, żeby byli z nami po reklamach. Proszę bardzo. Musztaki lek gamar awantura o kasę szukuram. Aj, ale krótki język, szybki. Jak chłop po węgiersku gadał, to z minuta. Nie wspierasz Arabów, tak? A co wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, cały rok jadłeś na obiad? Marmusz taki lajk, awantura o kasę. Ty, salam alejkum? To nie jest coś jak aleluja? Czaj. Ty, ona zmyślała chyba. Przywitała w awanturze o kasę. Ja tylko powiem po polsku, jaki jest stan kont. Otóż prowadzą zieloni 3200, za nimi żółci 2900 i na końcu, jak na razie, niebiescy 2300. Ale jest jakiś Arab na czacie? Tego pytania, którego kategorię będę losował, przechodzi aż jala, 6100 jala. Hej, jala, to jest szybciej. Kupiłem kurupi, poza tym, że jest gównem w robieniu tego, a że jestem gównem w robieniu tego, to gorzkie dla mnie, no bo jest mocna dość. Ale przestawisz się, dobrze ci to zrobi. I to i nie dyskutuj. Polska. Kupiłeś, to możesz wypić. Poza tym mogłeś zrobić za gorącą wodę, bo też jest taka szansa. Bo jak zrobisz za gorące, to będzie takie gorzkie, że aż mordę wykrzywi. Jak bęben w pralce ci się morda zrobi taka. Tak zakotłuje, więc uważaj z tym. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. O, nice, ładnie. Nie, ale tutaj było 940 puli. 9400 zł. To jest tak, stawka, o którą walczą rację, teraz żółci z literatury polskiej. Jeżeli mi się uda, obejmą prowadzenie, a jeżeli się nie uda, odejdą z gry bez pieniędzy. Spójrzmy na ekran. No napisałeś mądrze, no. Jak brzmi imię i nazwisko... Wiesława Szymborska. Tylko jedna jest. Mówię ci. Kto? Dobra, pytanie, czy to co powiedziałem ma sens? Jest taka pisarka, nie? Taka w dupę Gocha. Ale ja tutaj nie wiem.
Wisława, nie... Jaka Wisława? Co ty? Wisława? Ja pierdziel! Ona ma na imię Wisława Szymborska? Wisława? Co to jest za imię Wisława w dupę? Od czego to jest? Od Wisły? Co to jest w dupę za imię wymyślone? Nie wiem, jak myślałam o Dąbrowskiej. Myślę, żeby za pierwszym... Ja całe życie też mówiłem Wiesława. Teraz widz mnie poprawił. Co to w dupę jest? Naukowska, no nie wiem. Jeszcze coś. To jeden pies? No widać nie, bo widz mnie poprawił. Co ty piszesz? Tak, skojarzeniowo, tak. Idziemy za Niki Laudą. Monika, idziemy za Niki Laudą. Dedek chyba dla nich, co? Bo nic nie wymyśli. Nic, tobie ja nic, nie kompletnie. Odpowiadamy. Maria Dąbrowska. No. Zgadza się. Kto tak powiedział z państwa? Pan to sugerował? Nie. Nie. A kto? Pani Monika. I miała rację. Maria Dąbrowska. Okej. Ciekawe, czy nowa awantura o kasę będzie trzymała poziom. Minimalnie liczę, czy znowu będzie... Na pewno będzie, no bo to są zasady. Wydaje mi się, że zasady się nie zmienią. Co do poziomu, to ja mam nadzieję, że będzie trzymać poziom w pytaniach, a nie będzie jak w Milionerach. Jak parę lat temu oglądałem Milionerów, to było dużo pytań takich z dupy, typu z kim się spotyka jakiś tam znany celebryta, albo w polityce jakieś gówno pytanie, albo no takie ścierwo, jakieś seriale, co na TVN leciały. Chociaż tutaj też są takie pytania o kiepskich, no ale to jedną kategorię można przeboleć. I pani Monika zapewniła swojej drużynie ogromną nie, przewagę. Biurowek, rzuć mają 9400 zł, za nimi zieloni 3000 i niebiescy 200. Cztery pytania do końca tego etapu. Co ja odpieprzam na off-streamie, mogę powiedzieć? Co to w dupę jest? No to wczoraj był stream na TikToku. Nie pamiętasz, że wysłałeś mi 30 róż, żebym twój nick napisał se na dupie? Czekaj, co ja mówię? Chyba tak, Blagle, no. Najlepsza taktyka, iluj, chociaż coś wyniesiemy. Kategoria podpowiedź. Nie, Mirok. W tym momencie można kupić podpowiedź. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Bo kudam, dosłownie minutę temu było duo z Mamonem w CS-a. 400 po raz drugi, 400 po raz. Mam 500 od niebieskich, słucham dalej. 600 żółci. 600 żółty, co dalej? 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Sprzedam. Zieloni kara. Za 600. Żółci kupili podpowiedź. Wciąż 4. Dobry pomysł na koń. Kategorii podpowiedź nie liczymy takich pytań. Ale po co, no? A zielonym daje upomnienie tak za pierwszy stacji. Następnym razem będzie to już kara pieniężna. Proszę bardzo, losuję. Zlałem do bidonu wrzątek, żeby sobie później zalewać, czekając ponad 20 minut, aż ostygnie. Robiłem jak Cejrowski, że jak mogę chwilę palec w tej wodzie patrzyłeś, to już jest... Czemu do bidonu, a nie do termosu? A co do tego, no nie wiem. No to może za dużo nasypać, albo nie jesteś jeszcze przyzwyczajony do smaku. Gramatyka i ortografia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Najgorsza ta. Babang było? Babang. Neuron? Neuronik? Pośpieszył się pan, panie Michale. Pośpieszył się pan. Dlaczego? No dlatego, że nie nazbierał pan tylko 400 zł od innych. Słucham? Prawda. Baliśmy się zablokowania. Ale żółci już tam krzyczeli. Ej, to nie jest ta, co grała w Szkole Życia tą wredną nauczycielkę od matematyki? Co biła uczniów i tak dalej? Od innych. Słucham? Prawda. Baliśmy się zablokowania.
Ale żółci już tam krzyczeli 300 po waszym wabank, czyli tak naprawdę chcieli licytować pozostali. My też. To jednak można było uzbierać więcej na pewno. No ale cóż, 2000 gra w szkole życia realnej. Dla niebieskich. No. Którą częścią mowy są wyrazy ach, halo, hej? Krzykniki. Góralską. Tak. Część mowy. Odpowiadasz? Proszę. Odpowiada Barbara. Proszę pani Barbara. Machoń, jak to się stało? Jest to część mowy zwana wykrzyknikiem. Tak jest! Co? I krzyknik to jest... 2000 zł wędruje na konto niebieskie. To jest kropka i. To jest i do góry nogami. Do końca tego etapu. Dzięki Spider za 27 lat. Wołacz. Wołacz, strołacz, nie wymyślaj. Kategoria... O jas. Świat Kwaśniewski, Wałęsa. Co jeszcze może być? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Zieloni ile? Niebiescy 300. Niebiescy 400. Ale lago mają. Żółci 2600. Sprzedam. Już lepiej zadrukowałeś. Nice, w sumie. Bo z tamtych i tak ciężko coś wyciągnąć, bo zaraz bank będą dawać. Żółci, korzystając z prawa silniejszego, zablokowali obie pozostałe drużyny. Powiedzieli 2600, no czyli tyle, co mają zieloni, a niebiescy będziesz w ogóle mają miło tylko 2000. Kto był premierem rządu III Rzeczypospolitej od lipca 1992 roku do października 1993? A głupi by nie odpowiedział. A głupi. Czekaj, czy Jaruzelski to był premier, czy nie? Czy on... Ale nie, na pewno? Bo nie wiem, chyba nie. To nie był Jaruzelski, on był wcześniej. Wcześniej był. Mazowiecki, Tadeusz? Możliwe. Nie, Kwaśniewski był później prezydentem. Nie Jaruzelski, nie wiem, no. W stanie wojennym był Jaruzelski, wtedy to nie mógł być premierem, bo wtedy nie było w Polsce nawet demokracji, żeby premier był, tylko jakiś naczelnik był państwa, czy jak to się nazywało. Ale on był Jaruzelski chyba w 90 roku premierem, czy mi się tak wydaje. Tak z bomby, bez wyborów, bez niczego. Coś takiego było. Albo prezydentem. Kurde, nie pamiętam jak to było. I nie wiem kto był wtedy. Zobaczymy zaraz. No kto? Sekretarzem. Od 92 do 93. Na P? Kurde. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Mógłby być Bielecki. Prezydentem był Jaruzelski? No chyba tak. Mógłby być Bielecki? Ale nie jestem pewny. Nie, Jaruzelski był prezydentem czy premierem na start? Kurde, nie pamiętam, powiem ci. Luizy. Bielecki. Ale tak, tylko w 90 roku kim był Jaruzelski, bo wcześniej no to tak, był tym wysładnikiem czerwonym. Nie, to Rakowski, to już nie trzecia RP, Bart. Nie chodzi o Piłsudskiego, w dupę. W 93 ty pytasz się o Piłsudskiego, chodzi GigaChat. Co ty piszesz w ogóle? Tak? Odpowiedź kupimy? Odpowiedź kupimy? Nie wiem, ja nie pamiętam. Ale mamy podpowiedź za darmo, no pierwszy. To gdzie? Chcielibyśmy skorzystać z podpowiedzi. Proszę. Nie wiem, Blag. Kto? Słuchaczka tak krótko. Nie tak krótko, bo przypomnę, że ludzie kupili wcześniej podpowiedź, teraz z niej korzystają. Jan Krzysztof Bielecki, Tadeusz Mazowiecki, no Anna Suchocka, Waldemar Pawlak. O kurde. Czerwiec, na pewno nie Pawlak. Ciężkie to pytanie jednak. Pawlaka nie. Pamiętam. Okej, Quinto, okej. Bielecki, mógłby być. Ja jestem za Bieleckim. No, to znowu jest ta sama sytuacja. Odpowiadamy, Jan Krzysztof Bielecki. Ile?
źle. Tym razem pani Monika nie miała racji. Panna Suchocka. No, no, nieźle. Kurde, ja tego nie widzę. Do puli następnego pytania. Mam dwa pytania do końca tego etapu. Losuję kolejną kategorię. Baba mówi, głupi by odpowiedział. I nawet głupi nie odpowiedział. No, mogą zablokować. Polska muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuć pan! Nie jest chyba! Ale ja byłam pierwsza! Przepraszam bardzo, ja byłam wcześniej, krzyknęłam Zieloni Wabank. Pani wcześniej, tak? Tak, nie, ja krzyknęłam pani pierwsza. Wcześniej, tak. Mojego pierwszego okrzyku pan Krzysztof nie usłyszał, tak, dlatego powtórzyliśmy. Nie, słyszałem, ale był przed tym, kiedy powiedziałem, że... Słucham państwa, dlatego, znaczy, a słyszałem. Pan kończył mówić, ja zaczęłam krzyczeć. No oczywiście, ja liczę w momencie, kiedy kończę mówić, dopiero wtedy można krzyczeć. Jeżeli wcześniej słyszę, to tego nie liczę. Ale jeżeli mają państwo wątpliwości, teraz sprawdzimy, jak to było. O! O! I słucham państwa! Rzuciwam! Dobra, ty zieloni to na samym końcu w ogóle byli, ja się kłócam. Jak widzieliśmy, sytuacja wyglądała dosyć nietypowo. Najpierw krzyknęła wabank pani Barbara, która nie może krzyczeć, bo pan Michał musi licytować. Racja! Ja pierdzielę. Jak strolowała drużynę. Najpierw pani Barbara pani krzyknęła, potem dopiero pan Michał krzyknął wabank, ale wcześniej niż pan Michał krzyknęli wcale nie zieloni, tylko żółci wabank. Ej, ale czemu wabank dali? Ale niebiescy strolowali, ty. Ale niebiescy strolowali, Boże. To jeszcze nie koniec, bo sytuacja jest tym dziwniejsza, że nikt nie może zrozumieć na czele ze mną, dlaczego żółci krzyczeli wabank, skoro mieli 6000 zł, do zablokowania wystarczyłoby 200. To dlaczego ryzykowaliście wszystko? To prawda, nerwy, emocje. Nerwy. Debile. Jak wszyscy, to wszyscy, tak? Taka ścieżka. Żółci wabank. A więc żółci grają 9900 wabank, puli, chociaż tego nie musieli robić. I to od innych teamów jest 2000 jakoś. 9900, ale jeżeli nie odpowiedzą, to odejdą z gry i prowadzenie przejmą zieloni. Wtedy ktoś sobie wygrywa. Przypomnę kategorię polska muzyka rozrywkowa. Spójrzmy na ekran. Jak nazywa się ten wokalista? Robert Gawliński. Tak jest! Co jest, ty? Ustawka. Syli Bisza. No właśnie. No, panie Arturze. Nadrobił pan tutaj te straty, bo tak naprawdę przepłacił pan mniej więcej 4000 te odpowiedzi. Niestety, niestety. No ale w sumie wszystko na dobre wyszło. 9900 na koncie. Który za wami odcinek? 1900 i niebiescy 1400. Ostatnie pytanie. O, niebiescy wabanki do dupy. Niebiescy wabanki, koniec gry. Muszę z zerem odejdą. Oh yes. Gramatyka i ortografia. Tak, Łukasz, mam. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Widziałem tego TikToka dzisiaj. Zieloni wabank. A. Nauczyciele 1200 do domu. Tak naprawdę nikt nie wie dlaczego. Pani Olu, dlaczego tak szybko? Bo ktoś nas zablokował, a w końcu chcieliśmy do głosu dojść. No dobrze, chyba że tak. To mi wszystko wyjaśnia. 2300 w puli. Jeżeli dobrze odpowiecie, zarobicie na tym 400 zł, a jeżeli nie, to odejdziecie z gry bez pieniędzy. Wszystko albo nic. Oto pytanie. Ile jest samogłosek ustnych w języku polskim? Było już chyba to pytanie kiedyś. No ja wiedzą na pewno. 9? Chyba co było? Jakie w dupę 34? Czekaj,
Wiem, że będzie nowa awantura, tak, ale no, na pewno nie będę mógł streamować tego i tak. Zapytam się, bo kiedyś im pozwolili wstawiać stare ich odcinki, ale mała szansa. Czas minął. Proszę odpowiedź. Ile? Wydaje nam się, że jest 8. Ja mówiłem 9. Niestety nie. Ile, pani Barbaro? 3. Albo 2. 6. Jak 6, bo on i M to są samogłoski nosowe. A, nosowe. Co? Aha, to chodziło o to w ustnym. Ja pierdzielę, ty, polski język to jest jakiś rozpieprzony język, ty. Kto to w ogóle wie? Do posługiwania... Po co ktoś to wymyślił? Żeby frajer cię w szkole tego uczył za pieniądze jeszcze z podatków wziętych? Bo nie wyobrażam sobie po co innego. Jakiś frajer to wymyślił, spisał i cię naucza tego gówna. Nie warto było ryzykować, pani Aleksandra, jak się okazało. Za te 400 zł straciliście wszystko. O czym mówię? O samogłoskach ustnych i nosowych. Kończą grę, nie mając pieniędzy na koncie, ale bardzo wam dziękujemy za udział w awanturze. Czyli wszystkich jest 9? Czyli wszystkich jest 9? Ustnych 6, nosowych 3, tak? Bo nie rozumiem. Albo wszystkich jest 8, tych 6, tych 2, nie wiem. Drużyna niebieskich kończy grę, mając 8 razem. 1200 zł. Również dziękujemy, było miło. Natomiast uwaga, uwaga, bardzo dobra wiadomość dla żółtych. 6 ustnych, 2 nosowe, okej, okay, czyli 8, okej. Okay. W tej chwili stan konta 9700 zł. To jest. Zgodnie z regulaminem dopisujemy wam kwotę nice, dobra kwota na start. Pytania, na które nie odpowiedzieli przeciwnicy, a więc dopisujemy 2300 i macie w finale równo 12 tysięcy. Gratulacje. No ty zawarty, to prawda. Może było... Takie gorzkie, bo ponad 10 czekają aż te fusy. A, no tak. Tak, jak piszesz. Bo jarbę się pije tak, że dolewasz i pijesz. Dolewasz, pijesz. A nie jak zwykłą herbatę, że zalewasz i czekasz aż się ten napar zrobi. Co to znaczy Betlejem? O kurde. No i teraz pytanie mi zadałeś. Jakiś chleb chyba. Dom chleba, coś takiego, ale... Dom chleba? Dobrze pamiętam? Widzę, że tequila napisał, ale nie wiem, czy ktoś więcej. Tak? Coś tam jednak zostaje w tej głowie. Ale i tak, to zapamiętałem, bo się ostro kłóciłem o to. Ale jakbyś zapytał o coś też popieprzonego, ale co... Się nie wykucałem, to nie zapamiętałem nic. 57-letniego... O, czekaj. Nie, działa. Coś z OBS-em. 57-letniego Milu... Co? Został wy... Co? Aha, ty o piłce nożnej piszesz. Cześć, chłop ma 60 lat i gra jeszcze w piłkę profesjonalnie? Rozpoczynamy finał. Do gry finałowej wchodzą żółci. 12 tysięcy złotych udało się zebrać w pierwszym etapie. To jest bardzo dobra kwota do rozgrywki finałowej. Tak. Witamy w finale. Powodzenia. Parę matki, pamiętam flagę Cypru. Przypomnę, mistrzowie mają tylko 300 zł więcej, 12-300. Mistrzom również życzymy powodzenia. Ja piję na ciepłe herby i na zimno. Już się robią... Już się ciepłe dni zbliżają, to będę pił na zimno znowu. Ale większość roku na ciepło, no bo raczej większość roku jest dość chłodna. Jak się pisze śmingus dingus? Ale czekaj, pisze się tak jak napisałeś, tak? Cześć, śmigus? Jak śmigus? Śmingus? Jaki w dupę z... Śmingus dyngus to się nazywa, nie śmigus. Co jest? Tak, not me. Znaczy lodowatym najlepiej.
Pieprzę to w dupa. Wymyślone święto. Tak, każdy w sumie, ale... Proponuje najwięcej, zapytanie odpowiada i jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Żółci gotowi? Tak. Pani Moniko, na o, lany poniedziałek, no. Trzymamy za słowo. Trzymamy za słowo, a ja losuję. Czy piorę jarmę w zimnej wodzie? Szukam do pralki kucy, żeby złudzić potem 8 razy jeszcze. Jaka woda jest w pralce, tak się pierze. Świat polityki. Jarba czy przeczyszcza? Ty się szczać się niby chce, ale... I słucham państwa. 300 żółci. 300 żółci, proszę. 400. 400 mistrzowie. 500 żółci. 500 żółci. Mistrzowie. 600. 600 żółci. 700. 700. Ja też ten play tak robię. 800 jest. Z jarbą. I mam 900, na to mistrzowie będzie 1000, nie? 1000 żółci, 1000 po raz drugi, 1000 po raz trzeci. Ej, żółci, co wy robicie? Ej. Mistrzowie wygrali licytację, 1900 zł w puli. I to warto, on ostatnio wystąpił w innym tym i średnią poszło. Jak brzmi potoczna nazwa procesu przekształceń systemu komunistycznego jak? W Związku Radzieckim w latach 1980... Jakaś rozstroj? Coś takie dziwne ludzkie słowo. Jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak to leciało. Nie. Pierestrojka, tak, no, chyba to jest to. Jeżeli nie, to nie wiem, jakie jest inne. 1991. Czekaj, spokojnie. No jak? Assassin Braj, dzięki za 7 lat. Proszę panie Robercie, wydaje mi się, że nazwa brzmi Pierestrojka. Żółci żałują? Żałują. I jest czego, Pierestrojka. Dzięki za 7 lat. Witam dziadek, jesienią startuję, wiem, zgłoszę się. Dzięki Dawid. 1900 zł 9 lat. Wędruje na konto drużyny. Nie wspieram, no wiadomo, że nie wspieram. Ale 13 na koncie, a żółci no, 11100. 5 pytań do końca finału. Random, nie wiem. Zależy jak reagujesz na energetyki, na kawę. Bo to dłużej trzyma jarba niż tamte rzeczy. Więc powiedzmy dwa razy tak jak kawa i energola. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300. Planuję się zgłosić, ale to plany. 400 po raz drugi. Muszę je prowadzić. Mam 500 od mistrzów, słucham dalej. 500 po raz drugi i 600 od żółtych, proszę. Pytania, nie wiedziałeś się samogłoski, a komuchów wiesz? No bo z historii jest to pytanie, to mój temat. A ortografia i to drugie, co tam jest w tym, to mam w dupie całkowicie. Chociaż premiera nie pamiętałem, a czy nie wiedziałem. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, to różnica do mistrzów będzie wynosiła 1100 zł. Nie uczyłem się ludzkiego. Nazywał się najsłynniejszy rogacz czasów mitycznych, mąż pięknej Heleny. Minotaur, o to chodzi? A rogacz, ten Parys? Czekaj, bo Helena to jest trojańska, to chodzi o to? Chyba, że chodzi o tego Menelaosa. Ty, to jest porypany. Ja nie wiem, o co tu może chodzić. Chyba, że Menelaos, ale nie wiem. Tak? Nie, Agamemnon to był brat. Ja nie wiem, czy o niego chodzi, ale rogacz to chyba chodzi o to, że go zdradziła z tym Parysem, więc to musi być ten Menelaos, nie? Afera w tym. Parys. Nie, Parys dawał jabłko. No. Parys wręczył jabłka, natomiast nie był jej mężem. A kto był jej? Wcześniej był dużo. Ale właśnie. Bo to była wojna. Wojna trochę. Dobra, Artur, nie opowiadaj. No to Menelaos. Ale rogacz jest w cudzysłowie. No to mógł im dać wszystkim, bo ja byłem dobra, ja się nie wtrącam. No to zdradzę wszystko. Za 100 kupimy podpowiedź, panie Krzysztofie. Za 100 zł. Siema, Sonat.
Te takie nieduże to... No. 11600 na... Tak. Można mieć na koncie po wygraniu. Tak, ale to tylko... Ale 1100. To jest tylko 1100. Tak, 1100 w puli. No, to... To proponujecie mniej niż 10%. Mniej niż 10%. 100 damy za podpowiedź. Myślimy, że pan się zgodzi. Nie. Sigma. Pan ile by chciał za taką podpowiedź? Dużo więcej. Dużo więcej? 200. No możemy dać 200. Damy 200. Dajemy 200. Dwa razy tyle. Proszę bardzo. Dolarów? Będzie Menelaos czy nie? Menelaos. No, to on. Odys, Diomedes, Agamemnon. W ogóle dziękujemy z Parysem. Odys odpada. Agamemnon odpada. Mhm. Menelaos, mnie się wydaje, że Menelaos był... Nie wiem, ja coś go z Kretą kojarzę. Mamon gdzie? To był Minor, czy Minos, czy tam coś. Minos. No. Odys to jest Odyseusz. Diomedes? A było coś takiego? Diomedes, na pewno był Diomedes. Widzisz, to nie tego nie wiedzą. Będą strzelać. Poszli parę tysięcy do przodu, wyszli. W Iliadzie... Pojawia się na pewno Menelaos, tak? Mm-hmm. Diomedes? Agamemnon. Raczej nie. Agamemnon? Tak? Czekaj. Ja nie. Oni dadzą Agamemnona. Ja już teraz dłużej myślę, tym bardziej. A teraz mu się skłania ku Agamemnonowi. No to ja nie wiem, Artur. Nie, no Menelaos raczej. Znaczy... Agamemnon się na pewno tam, grup Agamemnona, tamtego. Czas minął, proszę odpowiedź. Stawiamy na Agamemnona. Coś mi się Pani wydaje, Monika miała rację. Tak. Co? Menelaos. Menelaos. Ty zobaczy. Bieg okoliczności. Przechodzi do puli następnego. Dobra, pytania. Easy. Stan konta żółtych to 10300, stan konta mistrzów to 12700 zł. Zapowiada się bardzo ciekawa rozgrywka. Aga, jeszcze mamon. Mamy cztery pytania do końca gry. Panie Arturze, niech pan zaprosi na reklamę. A ty pierwszy jak was przygłaszałem na reklamę. Nie wspieram. My przygłaszałem was na awanturę kasu. Tak, to były moje czasy z Troi. Kolma. Nie no, muszę... Nie no, na sekundę, na sekundę. Привет! Это опять мы и телевизионная программа «Авантура Акасу». Пан Артур... Я патчу тара могли, о. ...свитал панства по рекламе. Я вспомню стан конт. Проводзо мишцовик. А не, чекай, бо то с «Авантурой» связаны, так? Co sądzę o tej ekipie w awanturce? No niezła. Niezła ekipa by była. Każde pytanie przeorane. 12700, żółci mają 10300, a ja mam jeszcze 4 pytania do końca gry. Pytam, Matys. Tak będzie. Geografia świata. Fajne pytania w tym odcinku, o dziwo. Bo dobre, te kategorie się trafiają, a nie polskie seriale. I słucham państwa. 300. 300 mistrzowie? 400 żółci? 500. 500 mistrzowie? 600 żółci? 600 po raz drugi i 600 Ty, remis będzie? Sprzedane. Nie, prawie. Można powiedzieć, że mistrzowie chcą tu po prostu zachować swoją przewagę i wygrać program, no wiedzą, że mają trudnego przeciwnika. Oto pytanie, geografia świata. Odpowiadają żółci. Jaką nazwę nosi jednostka monetarna Łotwy? Euro. Ale to inne czasy. Nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Kuny? Bierzemy podpowiedź, bo nic nie wiem. Kupimy podpowiedź, panie Krzysztofie. Poproszę o realną propozycję. No realnie, tak biorąc pod uwagę nasze zapowiedzi, to jakieś... Jesiotry. Jeżdżąc w jeżdżę. Już niecałe 5% pan mi proponuje. Wcześniej było niecałe 10%. Takie, a pan tutaj o kilkaset złotych ciągnie.
Nie wiem. 500 zł. Dupa. Co oni mieli? Korony? Nie. 400 i sprzedaję. 300 tak w połowie. Ziemniaki jak na Białorusi? Proszę. Dziękujemy. Oto cztery warianty podpowiedzi. Jeden jest poprawny. Ajajajajaj. Lit. Watt. Marka łotewska. Euro. Euro teraz. Tak, teraz mają euro, nie? Tak, euro odpada w ogóle. Możemy? No. Stawiamy na markę łotewską. A jak po rosyjsku jest Łotwa? Łatwia pewnie. No właśnie, Łat. Wow. Łat. Chłop po rusku umie i nie wiedział? 200 zł przechodzi do puli następnego pytania, a ja mam coraz mniej już pytań dla naszych uczestników. Jeszcze tylko 3 do końca gry. Nawet mi się zrymowało. Losuję. Nie wspieram. Mistrzowie chyba win, ale bardzo równa gra to. Kategoria. Jak kupią to żółci, to mogą wygrać jeszcze. Jak nie, to raczej dedek. Przecież pewnie dołoży, bo będzie mała różnica. Pani Moniko, za każdym razem widzę pani zawiedzioną minę. Przy każdym. Bo to nie są moje kategorie. Czeka pani na inną, rozumiem jaką. Tak, czekamy na tą jedną. Nie, czemu nie chodzi? Kategoria sport. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Co może być sport? Słucham państwa. 300 mistrzowie. 400 żółci. 500 mistrzowie. 600. Ja cię wspieram. 900 mistrzowie. 900 po raz drugi. 1100. Witam, pluki. 1100, proszę bardzo. 1100 po raz drugi. 1100 po raz trzeci. Oj, niedobrze. Chyba koniec gry. No, aż tyle to nie dołoży. Dla mistrzów 4300 w puli. Aż tyle nie dołoży i nie ma bata, nie? Oto pytanie, sport. Jak brzmi imię i nazwisko mistrza świata w trójskoku z 1980? Co to znaczy trójskok? Chłop triple jumpa zapieprzył? Co to w ogóle znaczy? 1983 roku. Potrójna na spacja. Bany chłop jak mamon. Prosimy o odpowiedź. Podpowiedź. Odpowiedź to droższa. Podpowiedź, proszę bardzo. Ile by nas kosztowała tak? No, bogata drużyna. Bogata. 4300, tak? Rzuci? Bogata, prawda? 4300 w puli. Trzeba ściągnąć z nich trochę. To żeby nie dyskryminować tamtej drużyny, to proponujemy 300 zł. Uj, jest. Jeden. 300. Jeden K. Nie wstyd wam? Wstyd. Nie. No. 500. 1600. O kurde. 1000. Okrągły 1000. To jest tak dużo. To jest tak 25%. Tak. 1400. 1200 poprosimy. 1200. Bardzo poprosimy. Proszę. Dziękuję. O, miły dzisiaj jest, co? 1200 zł za podpowiedź, oto warianty. Józef kiedyś zagrał Schmidt, Detroit? Karol Hoffman, Edward Sarul, Zdzisław Hoffman. Nie no, nie Polak raczej, nie? To Edward. Ja mogę tutaj brnąć. Wyznaczamy do odpowiedzi Roberta. Proszę, panie Robercie. Wydaje mi się, że tym mistrzem świata z trójskoku z 83 roku jest pan Zdzisław Hoffman. Tak jest! Co? Ty, na ziemniakach taka forma? Jak? W sumie mistrzowie drogo kupili podpowiedź, ale opłacało się, dobrze odpowiedzieli. Uwaga! W tym momencie 4300 wędruje na ziemniakach triple jumpa zrobił. I mistrzowie mają już 14200 zł. Czemu nie ma czego? Prawie dwa razy tyle, co żółci. Także żółci muszą się teraz mocno zmobilizować. Dwa pytania do końca. Która to jest? A czy kiedyś będzie Detroit? Tak. Bo kiedy? Jezus, ty, stare kości trzeba rozciągnąć. Rozmaitości ze świata. Nie wiem, co to za emotka. Esz. Jest S. Pani Monika, zadowolona? Znowu nie bardzo widzę. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. A, rozumiem, Black Blue. No, debil to był jakiś. No, mówię, nie pisze się takich rzeczy na Twitchu. Nawet timeout go nie uratował.
Mistrzowie 3. Słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400 żółci. 400 żółci. 400 po raz drugi. A on miał tu followa chyba od 2019, jak kliknąłem na jego nick, jak on pisał. Więc ja nie wiem, chłop jest jakiś... Nie wiem, jak to możliwe. Mam 500, proszę, co dalej? Co na to rzuci? Mam już 500. Słucham. 500 po raz drugi, mam 600. Ja kojarzę, jak on coś tu pisał, tego Adamka. Bo kojarzę początek, to już to inny bit. 600 po raz. Czemu oni nie grają, jak jest 4K w puli? Jak ty będziesz tak robić? Jak się dostaniesz, to cię za jaja powiesimy. Ja się dostanę z widzami. Black Blue się dostanę. I odpadniemy od razu, bo wabank damy na rozmaitości ortografię. Świata odpowiadają żółci. Spójrzmy na ekran. Machu Picchu. Dobra, Ameryka Południowa. Ty, to jest w Meksyku? Tak, a to ty wiesz? Ej, poczekaj. To jest... O, ja pierdzielę. Teraz pytanie, jak to jest w Meksyku, to Ameryka Północna. O, ja pierdzielę, gdzie to jest? Ja strzelam Ameryka Południowa, ale jeżeli to jest w Meksyku, to dupa. No to już odpowiadaj. Odpowiadamy w Ameryce Północnej. Co na to mistrzowie? To jest południowa. Z kulturą Inków związane. To jest bardziej przesiadkowa, czyli Ameryka. W Ameryce. Piramida Majów w Meksyku, świetnie. O kurde, jednak. Ty, specjalnie, to było dla zmylenia, bo widzisz, to od razu być Ameryka Południowa. A oni mądrzy, no. Jarkendar. 1100 zł. Romek, uspokój się. Dzięki dziadcy tym za 41 lat. Ludzie mają 8900 zł. Inkowie nie mieli piramid? Piramidy Inków. Wpisz w internecie, bo go używasz, żeby oglądać tego streama. A więc różnica między nimi a mistrzami wynosi 4800 zł. Przed nami ostatnie pytanie. Jeżeli żółci chcą wygrać, to muszą być bardzo czujni. Machu Picchu, cały kompleks miejski na płaskowyżu w Peru. No okej. Może tak być. Nie wiem, ja skojarzenie pieprzałem na pałę, ale... Badę RNG po prostu. Dzięki. Tam filozofia to 19 lat. Oho. Dołoży? Pani Monika zmartwiona znowu, tak? Nie. Lepiej, tak? Lepiej, tak. W sumie lepiej. Filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dorzucam 5000 proszę. Słucham? Rzuci baba. Nice. W końcu drużyna, która nie śpi. Boże. Brawo, panie Arturze. Brawo. No powiedzieli, że ta piramida jest w Meksyku przed chwilą. Mam oczywiście pytanie do kapitana mistrzów. Co się stało? Zaskoczyli nas. Nie, jesteśmy bardzo dalej pod wrażeniem tego zespołu i szanujemy. Zagrali bardzo ostro. Dziękujemy. Niech wygra lepszy po prostu. Oby wygrali. Zagapili się panowie. Nie, że nie tyle. To nie jest nasza dziedzina. To kompletnie nie jest nasza dziedzina. Dokładnie. No tak, to jest walka. No ale można i było zablokować. Mieliście więcej pieniędzy. Wystarczyło zablokować. Macho nie będzie. Odcinek. Taka nasza jest. Ale panie Arturze, już widzimy, że przyjechaliście po to, tutaj po to, nie żeby wywieźć pieniądze, tylko żeby wygrać program. Oczywiście ryzykowna zagrywka, ale być może się będzie opłacało, bo jeżeli odpowiecie prawidłowo, wygrywacie program. Natomiast jeżeli Macho, nie... Macho, ja pierdzielę, ty pieprzony w dupę, ty masz gorszą demencję niż ja. Jeszcze raz napiszesz, że coś zapomniałem, to masz w ryj. W GTA oczywiście, w grze komputerowej, w grze bully.
wyjdzie z programu, nie mając w ogóle pieniędzy. Brawa za odwagę. Trudno. I za refleks. Ja pierdzielę, ja się czuję. Ja już wiem, jak się niektórzy widzowie czują, bo na każdym streamie trzy ciekawostki muszę przypominać Machoniowi, czemu jest po jednym odcinku, czemu już się gram w Dark Souls 3, bo skończyłem to w dupę dwa razy i jeszcze coś, co już zapomniałem, bo ja też mogę zapomnieć, tak? I tylko, że ja jestem dziadem. Przepraszam, Machoń, panie ojcu. Zadecyduje obejrz. O wszystkim w dzisiejszym programie. Dokąd uciekła święta rodzina na wieść o zamiarach Heroda? Co to w ogóle znaczy? Do Egiptu? Do Tutenmamona? Do Argentyny? To nie te czasy, że uciekali tam. Okay. Spokojnie. Jezus urodził się w Betlejem. Tak. Więc mogli uciec do Nazaretu. I tam. Co? Tam. Albo w krew chodzi Jerozolim. Nie ma ewentualnie, bo uczył się przez długi czas w Jerozolimie, tak? Nie, tak, ale uciekli, jak on był, jak Jezusek był maluteńki. No właśnie do Nazaretu. Jak mógł uciec do Nazaretu Jezus? Przecież to się... Jezus był z Nazaretu, tak? Czyli to jest chyba region. Ja nie ogarniam nawet, jak to wygląda, ale co? Ona chyba gada głupoty. Jak mógł uciec do Nazaretu, jak stamtąd był? Coś tu nie gra chyba. Nazaretu, bo Jezus z Nazaretu. No to dawajcie. Jeżeli to jest... Odpowiadamy. Jezus, przepraszam, święta rodzina na wieś o zamiarach Heroda uciekła do Nazaretu. Nie. Robercik, oni przegrali 15 tysięcy, daj im ten. Nie ciesz się z czegoś, nie? No to nie ciesz się, spokojnie. Ale jak przegraliśmy za to... No ładnie chociaż. A tu się okaże, że dobrze. Mistrzowie się ucieszyli? Nie. Przez na radość. Mamy po prostu inne zdanie. Że ta radość. Że do Egiptu. Do Egiptu, tak jest. Teraz się możemy cieszyć. Teraz się możemy cieszyć. Ja wam nie powiem, że o tym pomyślałam. Trudno. I to są nasze pieniądze 14-100. Ale... Do Egiptu, o czym państwo żółci nie pomyśleli. Dużo wygrali mistrzowie, jak na to, że nie odpowiedzieli, nie? Niestety nie udało się, mogliście wygrać w sensie, ten program, jak na to, że nie kupili tego. Ale byliście bardzo sympatyczną drużyną. Bardzo wam dziękujemy za udział w programie. Nie wiem, dziwnie, że dali do Nazaretu, bo to jest akurat taka w ogóle nawet nieintuicyjna odpowiedź, nie? Nie wiem czemu, cokolwiek można pytać innego. Oj, na wakacje do Egiptu jechali zobaczyć tu ten Mamona? No. Mistrzowie wygrali no tylko dzisiaj aż 13 500 zł. W sumie we wszystkich awanturach o kasę 31 800 zł i to was będziemy gościć w loży mistrzów w następnym programie. Gratuluję! Jeżeli chcą państwo bawić się z nami, chcą przeżywać wszystkie emocje... No i spoko odcinek ogólnie, dużo fajnych pytań. Ale troll na końcu. Pani Barbara z drużyny niebieskich rozwala system. Tak, krzyknęła za kapitana i strolowała. Leżę w łóżku i mój kot sra. No, widzę, że tam się dużo uczy. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!